Halo, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Marcisto, wy jesteście Leo, to jest Wiedźmin trzeci Qui-Gon. Wydaje mi się, że w tym odcinku zakończymy tą serię. Ale muszę coś powiedzieć. Wczoraj, czyli na deponii, powiedziałem, że no cóż, nie mam internetu z jakiegoś powodu w nocy. Zgadnijcie, czy dzisiaj mam? No kurwa, też nie. Nie mam pojęcia czemu. Ale to jest drugi dzień z rzędu, kiedy o 21 ileś tam, czy tam nawet 22, wygaśnie internet, nie ma go i już. I pewnie o północy wróci. Król Dzikiego Gonu został pokonany, ale historia Ciri i jej niezwykłego daru jeszcze się nie skończyła. Dzięki pomocy czarodziejek Wiedźmin ustalił, że Ciri i Avalach są gdzieś na wyspie Undvik. Geralt i Yennefer wyruszyli na poszukiwania. Ogólnie nie podoba mi się ten zabieg, że no, oho, ja, że Avalach taki, oho, ja byłem cały czas zły, a was włodziłem za nos i jeszcze mu tak właśnie taki nos się robi, taki to jest takie strasznie oklepane, chociażby. Skupmy się lepiej na Ciri. Czego Avalach od nich chce? Pewnie tego, co Eredin. Zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Ale po chuj! Co na Avalach to miała być morda? Zaraza. Trzęsienie ziemi? Musimy się spieszyć. Myślałem, czy by czasem... Schowamy się w dolince po drugiej stronie. Chodź! Myślałem, czy by czasem nie... Co się tutaj dzieje? Musiałbym też na chwilę odpocząć, żeby zregenerować wszystkie eliksiry i petardy. Ale dziękuję też za informację, że podpalenie na przykład Eredina albo na przykład Imlerita sprawiało, że tracili pancerz dodatkowy i więcej obrażeń w nich wchodziło. Czy ja dobrze to słyszę? Jedziem? Jedziem. Jedziem! Czekajcie, muszę sprawdzić. Mam włączone to wyrównanie głośności? Tak. 30% tak. Może mam kabel źle ustawiony. Dopiero się zaczyna. Co się będzie działo dalej? Oho, kolei. Musimy się spieszyć, Geralt. Bramy między światami otwierają się coraz szerzej. No, to trzeba się śpieszyć. Trzęsie się coraz bardziej. Zostało mało czasu. Kurwa. Nie jest to najprostsze do manewrowania. A właśnie, jak korzystam z internetu, jak przesłuchałem film? Skorzystam z tego, że Play udostępnia na wakacje 30 GB darmowego internetu i po prostu podłączę telefon przez USB i włączę ten tethering, czy jak to tam się nazywa, dzięki czemu będę mieć internet i dzięki temu też mam achievementy w grze. Jakoś mnie tak, no, nie wiem, w Niera nie, na przykład mógłbym grać bez internetu, ale ja chcę mieć achievementy, chcę zrobić go na 100%. Zaraza! Zasypie nas! Czekaj! Kurwa! Gwarez Tavel! Trzymaj się blisko mnie! Ludzie, wakacje zaraz się kończą! Koniec chlania! Tylko tego mi brakowało, te małe gówna, które będą gryźć i gryźć. Nie będą chciały dać się zabić. Swoją drogą mam pewne skojarzenia z tą sceną z początkiem części drugiej, albo chociaż nie z początkiem, tylko z początkiem Flotsam. O, skrzynia. Już obrobiona przeze mnie. Serio, mam takie dziwne wrażenie, że ta gra jakoś źle chodzi.
boję się. Chuj z tym. Nie mogę teraz wymacać tego kabla od słuchawek. Bo mam je podłączone z tyłu, ponieważ głośniki mam w tak opłakanym stanie, że wolę ich nawet nie używać. Serio, coś się odjebało. Coś złego. Dźwięk mi teraz tak... Może coś się w opcjach poprzestawiało, dźwięk. No, dialogi są na maksa. Dlaczego ja muszę mieć takie problemy z grami? Dlaczego to ktoś inny nie może mieć tego problemu, że no, Wiedźminie ma niesłyszalne dialogi? Cholera! Avalach odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Jak w godniczku? Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie z Ciri. Wiem. Agoret! Teirgan Agoret! Teraz, Geralt! Nie mam pojęcia, co to była za ekspresja, ale zabawna była. Nic mi nie jest. Idź już. I przekaż Avalochowi moje serdeczne pozdrowienia. I mogę odpocząć? Mogę. A, nawet nie muszę. Wejście w odpoczynek po prostu zregenerowało mi sprzęt. Torgwalch... coś tam. O, taki fajny portal. Byłaby szkoda, gdyby ktoś w niego rzucił bombą wimerytową. Poczekajcie. Zapiszmy. Teraz bomba dwimerytowa. Chyba trochę powsułem. Się ten dym będzie unosił nad wszystkim. No właśnie. Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Okej. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? O, to wynosu innego. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Bo chcę do niej wejść. A co się kurwa dzieje na zewnątrz? Został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie.
Co ty wiesz o ratowaniu świata, łuptasie? No. Jesteś tylko wiedźminem. Ja tu jestem głównym bohaterem. To moja historia, nie twoja. Jak to mówił Ferdynand Kiepski. Pozwól mi ją zakończyć. Nic nie mówię. Przepraszam. Jest to dobre zakończenie? Poszło. Mogłem to już wyjechać w poprzednim odcinku. O, filmik, patrzcie. Ja oglądałem przedwczoraj Ant-Mana pierwszego, więc no... O to samo chodzi? Bo przypomina sobie te wszystkie fajne chwile i wróci? A ja nie pamiętam, żeby dała mu w mordę. Było takie coś? Może było. Wróciliśmy do gry? Widzę, że wszystkie sceny bez udziału Geralta są robione w formie filmowej, gdyż z tego co kojarzę, Red Engine nie obsługuje, nie może tworzyć cutscenek bez udziału głównego bohatera. Wyzima stolicą okupowanej Temeri. Nie pamiętam ile później. Tu się co stało? Proszę za mną. Okej. To nic dobrego. Nowe zadanie, coś się kończy, coś się zaczyna. Czwarty szwadron KT i cała dywizja Frundsberg. Zdezerterowali. Generał Worchis już wie? Jest na naradzie. Nikogo tam nie wpuszczają. Bzdury! Natychmiast idź mu o tym zameldować. Ciekawe, że mówią wspólnym. Nente mire detre. A ten już nie. Ten już tylko po nilfgaardzku. Te zbroje to by się bardziej na pierwszej linii przydały niż tutaj. Zaraz tu będą. Najjaśniejszy jest pan. Ten jest. Byłby już zimnym trupem, gdyby dziś w nocy moi ludzie nie zatrzymali skrytobójcy. I myślisz, że to daje ci prawo do takiej arogancji? Waken. Myślę, że następny zamach to kwestia czasu i nie wiem, czy znów nam się uda. No to widzę, że Radowic nadal żyje. Nie sprawia mi to problemu, może zginąć za tydzień. Po zakończeniu ofensywy nilfgaardzkiej.
Mów. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek. Nie sądzę, by kiedykolwiek udało się jej odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy. Jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Po wojnie zawsze jest dużo pracy dla Wiedźmina. Pojadę na wschód, a może na północ. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. A niech ma. Żałowała, że nie może się z tobą pożegnać. Coś tam o tym wspominała. Sama ci to powiedziała? Nie do końca. Nie musiała. Wiem, że chciała się z tobą pogodzić. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko. Ale możesz odejść. Wiedźminie, nie chcę was... Nie chcę cię więcej widzieć. I wzajemnie. Z tego co widzę po grafice, to jest to Velen. Albo nie, Biały Sad. Redania. Droga do Wyzimy. Cóż to za prosiaczek? Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Nie. To nie nasz, tylko... No... Zdobyczny, że tak powiem. Ludziska porzucili dobytek w pośpiechu i tak trochę szkoda, żeby Redańczycy rozszabrowali. No niby ją. Znowu idą zmiany. Myśmy już przywykli. Czarni odeszli, teraz przyjdą łowcy czarownic, a życie toczy się dalej. Trzeba chwytać dzień. Prawda. Bierzmy się tedy do roboty, zanim noc nas zaskoczy. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę! A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać. W dawnym obozie nilfgaardzkim. Bywajcie. Kto to może być? Gdzie spotka? Tu jest spotka. To jest Velen, tak? No to jest Velen. Czy nie? To jest Biały Sad. No to dobrze mówiłem. No to jest Biały Sad. Patrzcie, jak zapamiętałem. Pierwsza lokacja na 100% wyczyszczona. Czy znaczy może zostały jeszcze jakieś znajdźki, jakieś easter eggi? Ale poza tym nic. Wszystko wyczyściłem. Biały Sad trzeba wyczyścić. Inaczej no to nie można powiedzieć, że się grało w Wiedźmina. Tak jakby jechać do Rzymu, a papieża nie widzieć. Czekajcie, bo teraz mnie naszło, sprawdzę coś. Chodziło mi o to, żeby sprawdzić, czy czasem kamera nie jest ustawiona jako mikrofon. To byłoby złe. Ale zawsze lepiej, żebym to zauważył wcześniej niż później.
co ja bym chciał pójść? Nie. Marionetkę dobijamy. Później to wzmocnimy trochę bardziej. Nie żebym tego używał. Bo raczej skilli to zmieniał nie będę. Z kim się spotkamy w starym obozie nilfgaardzkim? No ciekawym. Nilfgaardzki garnizon. I któż to będzie? Mistrzu Ord. Szto? Coś go musiało zatrzymać. Mistrz Ord? Dobra, mówiłem coś na początku o tym, że nie podoba mi się zakończenie. Mogę to uznać. Wojacy blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźmin. Znam waszą renomę, mistrzu Ord, i nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Dubhen Hern Am Gladal Morham Fean Esin. Mój błysk przebije ciemności, moja jasność mroki rozproszy. To chyba zgadza się. Było tylko w sezonie burz. Bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, Wiedźminie. Podoba mi się ta scena, bardzo przyjemna. Pokaż mi tą... ten miecz. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to... Co? On nie zadaje obrażeń w ogóle? Co? Ale co? Muszę go wypróbować. Na serio nie zadaje obrażeń? Gdzie jest ta cholerna kukła? Obicku materii. Ale dlaczego? Nie spotka, płotka jest gdzieś tam. Mistrzu Wiedźminie! Tu można wypróbować wiecz, jeśli wola! O, fajnie. Dobra. To go wypróbuję. Leżec. Bo jak mi to daje? Chyba, że muszę z nim pogadać. Paliłem się. Fajnie. Dobry. Jakieś wieści z Wizimy? Co znam? Dobra, złapiemy jakiegoś wilczka w lesie. Gdzie spotka? Dobra, odejdźmy kawałek. Nie w ten sposób. Okej. W ogóle byłem dzisiaj w kinie na Ant-Man and the Wasp i muszę powiedzieć, że no całkiem dobry film, chociaż spodziewałem się troszeczkę innego, jednej sceny po napisach, takiej bardziej teasującej kolejny film. Myślałem, że pojawi się tam Miss Marvel. Czy tam Captain Marvel.
Whatever. Wolniej. Co tu się? No co? O kurwa, Wiedźmin. Dobra, krasnoluda. Nie bierzemy. O chuj tu chodziło. Ślady? Ślady krasnoluda. O cholerę. Idziemy, prowadzą gdzieś tu. Dobra, wyłazić. Jak to mówią, wow, that was random. I jak tam, popływaliście sobie? A ty dalej o tej dziurawej krypie z wyspy mgieł? A ci! Miałeś szczęście, że ty i ta mała nie chcieliście z nami płynąć. My sami ledwo dotarliśmy do brzegu, taka była obciążona. I tak byście się nie zmieścili. I śmierdziała rybim łajna. Ukradliście tę łódkę. Pożyczyliśmy tylko. Przecież wiedzieliśmy, że to twoja. Myślisz, żebyśmy drucha tak bez mydła wychędożyli? A co dobre. Czyli teraz mi ją oddacie. No bój się bogów, Wiedźminie. Po co ci łódka w tych chaszczach? Dobra, nie było tematu. Hej. Co tu robicie? A przyjechaliśmy w interesach. Wiesz, ciężkie czasy. Wszędzie trzeba szukać zarobku. W okolicy poszukiwali geodetów? Przekwalifikowaliśmy się. Teraz jesteśmy inwestorami. Co? To znaczy? Kryć się! Idą po nas! O? Co się dzieje? O nas ani słowa. Gdzie krasnoludy? Jakie krasnoludy? Nie udało, że nie wiesz. Ścigamy ich od wczoraj. Ukradli złoty kielich wielebnego Michelisa. Każdy, kto pomaga przestępcom, stanie przed świętym trybunałem wiecznego ognia. A panowie do mnie mówią. Kto to ten wielebny Michelis? Świątobliwy wędrowny kaznodzieja, namaszczony przez samego hierarchę. Uwolnił już tysiące dusz. Przez uwolnienie rozumiesz wyzwalający ogień stosu? A da się jakoś inaczej? Grozicie mi? Nie podoba mi się twój ton, odmieńcu. Nie zmuszaj mnie, żebym nauczył cię szacunku do sług wiecznego ognia. Spróbuj. To twój zły dzień. Podobał mi się ten obrót. A temu co? Przecież dopiero co... No fajnie, leży zdechły, ale nadal wstanie. Co tu się... Aha, zdech. Coś fajnego miał? No nie do końca. Ej, ja bym chciał troszeczkę pieniędzy z tego kielichu Michelisa. Ale widać, że się nie podzielą. Macie tu trochę ognia i w ogóle co to? Nieważne. Idę stąd. Medalion drży. To miejsce mocy. Zużyte miejsce mocy. I co, pasku? Są pieseły. Ja bym wypróbował ten... tylko Ziraela. To jest ten miecz, który mieliśmy na... Kurwa, on zadaje 50 punktów obrażeń. No dobra, niby zadaje te obrażenia, tylko... Atakuje w tym momencie tylko te... Co to w ogóle jest? 25% premia przy trafieniu krytycznym, 5% szansa na trafienie krytyczne, 5% dodatkowego doświadczenia za ociosy kończące. No to chujnia, a nie miecz.
Ale Morcisławie, to jest tylko pamiąteczka taka, wiesz, to, tylko to jest ten taki prezencik za ukończenie gry, chuj tam. Chciałem fajną broń. High-endowy mieczyk. Wieś Biały Sad. Wracaj, skąd przyszedł. Zatrzymajcie się, proszę! Nie. Aj, Geralt, ty to masz miękkie serce. Żołnierze ich związali w chacie! Kogo? Mojego ojca mają! I wuja Boguta, i Klimka! Poratujcie! Okej. Przepraszam, o cholerę tu chodzi. W imieniu króla! Spieprzaj, póki cierpliwy. To się sprawdzi. Co kurwa? A, bluźnierc! Wynoch, lepiej się poddać! Ja pierdolę, ludzie! Ardzik. Ciekawe, czy podziękują, czy po prostu spojrzą na to, o nie, on ich zabił. Jak on mógł zabić? A w sumie nic nie zrobią. Gdzie jest płotka? Płotka do cholery, no cóż. Wszyscy zdrajcy, wypalimy za żebie bułki do gołej. Jedziemy stąd. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Czarownice, fałszywi uzdrowiciele, handlarze, kobietami i parszywi ludzie wyjęci są spod prawa. Nasz Panowie, co? Aha, bo to nie dla mnie mieczyk jest. Nie tul tej szpady jak kochanki, tylko zanieś. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. Rozpoznałem tego... To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Srebrny wiedźmiński miecz. Jak? Cudo! Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, wiedźminko. Co to za inskrypcja? Stare wiedźmińskie motto. Też miałem kiedyś podobny miecz, ale ten jest lepszy. O wiele lepszy. Mogę? Ale ten kowal jest postać z książek. No, on zrobił miecz. To trzeba go wypróbować. Też właśnie dla Ciri. Jeżeli dobrze pamiętam. O, napisy. No to proszę bardzo, no cóż. Radowid miał wiele wad. Był okrutny, porywczy, chorobliwie ambitny. Ale nie można mu było odmówić taktycznego geniuszu. Dysponując znacznie mniejszymi siłami, pokonał najeźdźce z południa. Redański orzeł wziął pod swoje skrzydła całą północ, włącznie z Nilgardem. Po zwycięskiej wojnie z Nilgardem przyszła pora na dokończenie łowów na czarownicę. Tak jak wcześniej w Nowigradzie, teraz stosy zapłonęły w zajętych przez Radowida Temerii i Edir. W ramach odnowy moralnej zamordowano tysiące prostych czarowników i znachodów. Nie ludzi, rzekomych heretyków. Wolność pod berłem Radowida dla wielu okazała się gorsza niż niewola. Tak długo, jak jego wojska odnosiły zwycięstwo, Emhyr cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły go z nimbu nieomylności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła do ataku.
Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własnych poddanych. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cirilla Fiona Elenriano, dziedziczka Nilgardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem o wyczynach popielatowłosej wiedźminki głośno było od Jarugi po góry Kowiru. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt opływak i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały im na leniwych spacerach i długich rozmowach. Śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może, ale oboje nie pragnęli niczego bardziej. Koniec. Okej. Dla Wiedźmin trzeciego oparte jest na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Prawda. No cóż, co mogę powiedzieć o grze? To nie jest jeszcze koniec. To nie. Robimy sobie małą przerwę, powiedzmy 2-3 odcinki czegoś innego. Mam zamiar puścić, nie wiem, Overwatcha może się puści. Na pewno zagramy sobie razem w Ziggurat. Możecie tej gry nie kojarzyć, ja w sumie kiedyś o niej czytałem, potem sobie przypomniałem, jak dostałem ją za darmo na GOG-u. W ogóle była rozdawana za darmo dość sporo temu. I pograłem i mój Boże, jaka ta gra jest przyjemna. Taki fajny następca, rogalikowy następca Heretika. Ale może dość o tamtej grze, o tej może pogadajmy. Cóż no. Wiedźmin 3, Dziki Gon na pewno nie jest grą idealną. Taka jest prawda. I chuj wam w dupę, fuck you, fight me. No cóż, wystarczy spojrzeć na to, że od razu, jak zainstalowałem grę, pierwszy problem, kurwa, te dialogi, dlaczego one są tak cicho? Ale Morcisławie u mnie działały dobrze, a dlaczego kurwa nie u mnie? Ja w sumie mogę przyznać, no gra może nie jest aż tak zła, nie jest zła, jest dobra. Nie jest idealna, jest dobra, ale kurwa, bo te dialogi, system niszczenia się broni w późniejszym etapie już nie jest żadnym problemem, więc to przemilczę. Co było problemem? Problemem były takie różne głupotki, jak w tym momencie nie mogę sobie ich przypomnieć. Wybory fabularne mnie troszeczkę drażniły. Niektóre były po prostu takie dziwne strasznie. Ale okej, teraz jak znam, do czego one miały doprowadzić i na co miały wpłynąć, no to okej, one mogą być. Cóż. No i tyle powiem. Mogę tej grze dać taką 9. To chyba będzie dobra ocena. Dychy jej nie dam, na dychy nie zasługuję. Na dychę to może dodatki zasłużą, w które pogramy już za parę dni. Teraz posiedźmy na napisach i pooglądajmy je, może o czymś pomówmy. O czym by tu pomówić? Nie wiem, może o internecie. Wiecie, jest taki wynalazek, nazywa się internet. Może wiecie, bo ja na przykład nie wiem, bo go nie mam. No ale tak naprawdę to go mam, ale nie wtedy, kiedy mi jest kurwa potrzebny. I dlatego też nie było live'ów przez ostatnie dni. Ja chciałem zrobić live. Trzeba w końcu przejść do Dark Souls 1.
Specjalne podziękowania dla Grunwald 2012. Co? O, jest motion capture. Jest tam może... Nie ma... tego... Borysa Szyca. Jest taka ciekawostka, wiecie, że Borys Szyc robił motion capture do potworów w Wiedźminie pierwszym? To bardzo ciekawa ciekawostka. Albo inną rzeczą jest... W dwójce chyba też były używane te... ten mock-up tych utopców na przykład. To wiem, że chyba przetrwało do dwójki. Też ciekawostką jest, że osoba, która robiła motion capture do ataków, do animacji walki Geralta w pierwszej części, te ataki w ogóle nie są przyspieszone. Osoba naprawdę tak skakała z tym mieczorem. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza przy walce stylem kota, stylem szybkim. A jaki stylem kota, po prostu stylem szybkim. Co to za obsada? Angielska obsada? Okej. To jest polska obsada. Jest jaka obsada już. W sumie do mnie to za bardzo już nie obchodzi. Niech leci. Możecie sobie popatrzeć właśnie o jacy byli francuscy aktorzy głosowi włoscy. Będę musiał przygotować nową miniaturkę. Będzie wyglądać pewnie bardzo podobnie. Tylko znajdę sobie taką z serc z kamienia. O, patrzcie, Kulok. Ej, Kulok robił węgierską wersję, przecież Kulok to jest polska firma. Ciekawe. W ogóle Kulok to jest bardzo ciekawa firma. Są ludzie, którzy robią porty gier, którzy robią ich lokalizacje, którzy robią testowanie tych gier. No i jest to firma polska, więc no właśnie. Ich flagowymi produktami jest na przykład zrobienie polskiej wersji... Nie jestem pewien czego. Ale zrobili też port na pecety do Dragon Ball Xenoverse 2. Albo na przykład remaster Dark Souls. Tak, remaster pierwszego Dark Souls jest robiony przez polskie studio. Został zrobiony. I dlatego na przykład nie ma w nim żadnych dodatkowych zawartości. Ponieważ no po prostu nie robiło tego From Software. W ogóle czemu o tym mówię? Dlatego, że tak jakiś czas temu o tym wspominałem, że From Software w sumie nic nie robi. Ciekawe, co oni tam robią. A przecież oni robią remaster Dark Souls 1. Taki chuj robi to Kulok. A raczej robiło, bo to już było dawno temu. Okay, finanse i księgowość. Spójrzcie, to jest może bardzo firma w Polsce. Patrzcie, ile księgowych. Dlatego niezależnych księgowych. Specjalista do spraw podatków.
Niestety, jak się patrzy na polskie prawo dotyczące właśnie firm i działalności gospodarczej, czy jak to tam się mówi, no to można się troszeczkę złapać za głowę. Dobra, ale daleko jeszcze? Ja bym chciał te napisy do końca obejrzeć i mieć je zaliczone, bo ja oglądam napisy do końca. Na filmach też. Znaczy... Nie zawsze. Zwykle. Chyba. Zewnętrzne wsparcie produkcji. Galaxy. Chodzi o tego Steama gogowego, którego używam. Jak macie konto na Gogu, to i macie na nim jakieś gry, to pobierzcie sobie Goga Galaxy. Bardzo przydatna aplikacja. Właśnie taki Steam dla gier z Goga. Bardzo łatwo można pobrać te giereczki, aktualizować je, dociągnąć tam wersje językowe, czy inne barakło. Dobra, bo już nie wiem, o czym mówić. Gro. Mokap już był. Ej. Wstępne recenzje. Aha. Kontrola jakości. Spora kontrola jakości. Fajna kontrola jakości. Ta kontrola jakości się nie skończy. To są testy lokalizacji. Z tego co widzę, po 5 osób około do każdego języka. Nawet język arabski. Chiński. Kompatybilność. Znowu kontrola jakości. Specjalne podziękowania dla EA Origin. Okej, tej historii nie znam. Wydawcy i partnerzy dystrybucyjni. Cenega, Move i Hulot. O, Warner Bros. Warner Bros. Wydawał Wiedźmina? Gdzieś? Możliwe. Nie wiem. Nie robiłem researchu w tych sprawach. Właśnie Bandai Namco wydawało też Wiedźmina w pewnych miejscach. O, i dzięki temu na przykład Geralt pojawi się w Soul Caliburze. Właśnie stąd się wzięło, od tej współpracy przy Wiedźminie III. Dobra, bo tu się jakieś origami pokazują już. Chwyciłbym w tym momencie za telefon, coś na nim porobił, ale nie mogę, bo wyłączy się internet. Wiedźmin 3 narodziny dzieci? W kolejności... A, dobra! Dzieci wydawców, ale dzieci twórców, które urodziły się w trakcie. No i disclaimer na zakończenie. Proszę bardzo, dotrwaliśmy do końca napisów. Hurra! Gratulacje dla tych, co szukali polskich nazwisk. Pamięci Karoliny Grochowskiej.
Tak było. Wywala mnie do Kermoren? Czemu do Kermoren? Ja nie chcę do Kermoren. W Kermoren jest smutek. Historia Geralta już się zakończyła, możesz jednak dalej podróżować po świecie i wykonywać wiedźmińskie zadania. Ale przywrócony został stan świata sprzed finału gry, a zadania z głównej linii fabularnej nie są już dostępne. No i zajebiście. Od teraz możesz grać w trybie Nowa Gra Plus, zapisz stan gry, rozpocznij nową grę, następnie wybierz nową grę plus, a potem wybierz zapisany stan gry, z którego chcesz przenieść postać. Nowa gra plus może rozpocząć tylko na bazie zapisu. Nową grę plus można rozpocząć tylko na bazie zapisów wykonanych od tego momentu. Zajebiście, ta nowa gra plus, która jest tak bardzo na... Czekajcie, czy chodzi tu gdzieś w Esenie? Nie, to zadanie zostało anulowane. Synie? Co to w ogóle się dzieje? Dobra, nie chcę tego już wykonywać. A już tego niczego. Jak wrócimy do gry, to zerkniemy na zadanie właśnie miłe złego początki. I pójdziemy do zadania głównego. A potem, nie wiem, potem pozbieramy jeszcze jakieś rzeczy, na przykład... Na przykład dokończymy zestaw wilka. Tu mamy piątkę, tutaj szóstkę, więc jest co robić. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, i tak do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, siema!